Witam serdecznie, nazywam się Iwan Bielostenko. Zrobię dla Was specjalny program odnośnie kefiru. To jest najmocniejszy, najpotężniejszy probiotyk w postaci jedzenia na całym świecie. Ten program będzie o tym, dlaczego jest ważny kefir i probiotyki, dlaczego ich trzeba używać. Będzie wyłącznie tylko o tym, jak przygotować sobie domowy kefir. Więc zaczynamy. W kolejnych programach, odrębnych programach będzie bardziej o tym, dlaczego jest kefir ważny. To też wspomnieliśmy w tym programie w pogotowie rodzinnym odnośnie GAPS i odżywiania. Więc odsyłam do tego programu, jeżeli potrzebujecie więcej informacji. W opisie tego filmiku też będzie dodany link do przeróżnych dodatkowych informacji, tam na przykład jak wygląda ten kefir, jakie rodzaje są. A my przejdziemy do konkretnego jakby instrukcji, jak przygotować domowy kefir. Co nam będzie potrzebne? Będą na pewno potrzebne coś w rodzaju jakiegoś sitce, żeby przez niego można było oddzielić ten kefir od mleka. Jakaś miska, gdzie można będzie to mleko zlać. Wasze grzybki, w tej chwili znajdują się tutaj w tym małym słoiku. I też takie podstawowe narzędzie, tam powiedzmy łyżka i tak dalej. Ten dzban, gdzie będziecie trzymać to mleko, gdzie będziecie dodawać ten kefir. No i tam jeszcze kilka rzeczy, tam zaraz do nich dojdę. Więc pierwsze co, to zaczniemy od tego stanu, w którym prawdopodobnie znajdują się wasze ziarenka, czy dostaliście od kogoś z nas tutaj z klubów, czy z grup biblijnych, czy to będzie z jakiegoś sklepu, co kupiliście w internecie. Prawdopodobnie będą w jakimś słoiku, czy woreczku, czy w czymś i będą sobie pływać w mleku. Teraz pierwsze co będzie potrzebne, to oddzielić te ziarna, odzyskać ich z tego mleka, bo to mleko, co będzie pomieszane z tymi ziarnami, prawdopodobnie już będzie skwaszone. To też można pić oczywiście. Więc pierwsze co będziecie musieli zrobić, czy to w woreczku, czy w słoiku, czy w czymkolwiek to jest, musicie to oddzielić od tego mleka. Zaraz to zademonstruję. Czyli wlewacie to do takiego sitca, tu widać, ono powoli sobie spływa, to mleko. U góry zostają te ziarenka, te nasze grzybki. Dużo na internecie mówią o tym, że nie można je dotykać metałem. To jest bzdura, jak odkryli, bo tu chodzi o metal taki obnażony, nie ten, co ma to pokrycie taki przeciwzwiany, więc to na pewno nie zaszkodzi. Już wiele razy używałem to i grzybom zawsze jest dobrze, nie narzekają. Więc tyle, jeżeli chodzi o metal, który ich będzie dotykał. Plastik na pewno jest lepszy, bo są te metalowe takie siateczka. Ich bardzo ciężko sprzątać, też rozwieją, więc lepiej polecam właśnie taki plastikowy. Więc taką łyżeczką można to oddzielić i tu już widzimy te nasze właśnie ziarenka tutaj. Zaraz ich tu wystawię na tą paletę, żeby ich były bardziej widoczne. Oddzielamy ich od tego mleka. Jeszcze taka też zasada, że nasz kefir nie dotyka nic oprócz mleka. Nie musimy go myć wodą czy jakimiś tam chemikałami, na pewno nie. Jeżeli stanie się tak, że te ziarenka będą za dużo siedzieć w tym mlekie i zrobi się takich na nich grzybek u góry, czy jakiś taki mocny zapach od nich będzie bił, to wystarczy po prostu wziąć świeże mleko, wypłukać ich w tym świeżym mlekie i oni będą czyste i można ich używać dalej. W większości wypadków, kiedy ludzie myślą, że tam o, moi grzybki tam zginęli, czy nie mieli tego mleka świeżego i tam na pewno zepsuli się, to w większości wypadków to nic nim się nie dzieje, tylko właśnie pozbiera się taki kożuch u góry, jego można tam wywalić, z łożeczką jakoś ściągnąć, czy po prostu wypłukać tym mlekiem, więc w większości wypadków nic z nimi, tymi grzybkami się nie dzieje. No więc tu pokażę Wam, jak to wygląda mniej więcej. To są nasze ziarenka. Tak oni wyglądają. Jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna rzecz, jeżeli chcecie, żeby wasz kefir był smaczny i że na przykład wasze dzieci nie brzydzili się i mówili, że on jest niesmaczny, to na pewno jest bardzo ważne jest porozmawiać o ilości tych grzybków, które będziecie używać na to wasze mleko, kiedy będziecie robić te zakwasy. Ja zazwyczaj powiedzmy na 5 litrów, czyli ten dzban, co widzimy tutaj, zaraz wam pokażę, używam mniej więcej taką ilość, podniosę, żeby widać. Taka ilość, może trochę więcej jeszcze, coś takiego. Na pewno na 5 litrów mleka starczy. Często ludzi używają nawet z tego, tych wszystkich grzybków na 5 litrów, to jest zdecydowanie za dużo. Więc nie polecam używać takiej dużej ilości grzybów, bo to zakwasi za mocno wasze mleko, ono za szybko zakwasi się. Przepuścicie ten moment, kiedy będzie trzeba wyciągnąć te grzybki i mleko będzie niesmaczne. Prawdopodobnie dzieci i dorosły będą brzydzić się tym kefirem, nie będą chcieli go pić.
człowiek, który będzie próbował wprowadzić kefir do rodziny, zniechęci się i na tym to wszystko się skończy. Więc na pewno, jeżeli to jest na 5 litrów, to powiedzmy tam na 1,5 litra, to jeden taki klocek by po prostu polecam używać. Kolejna rzecz, jak będziecie używać ten kefir, to on będzie wam rozmnażał się. I kiedy kefir rozmnaża się, to on rośnie i dzieje się coś takiego, że ten kawałek tych grzybków, to taka gąbka tych grzybków, jak ona rozrasta się, to powiedzmy, że to jest ta wasza cała gąbka, to co robi kefir, żeby był smaczny, nazywa się kefiran. On znajduje się w środku tego grzybka, tej gąbki. Natomiast na zewnątrz jest trochę inny rodzaj bakterii i mikrobów, który jeżeli tylko oni są obecni, a ten co jest w środku jest, nie dotyka jakby tego mleka i jest mało kontaktu, to kefir też będzie niesmaczny. Więc kolejna rzecz, co musicie pamiętać, to że jak wasz kefir rozrośnie się, albo jak dostaliście bardzo duży kawałek tego kefiru, tych grzybków i nie wygląda on tak jak tu widzicie, żeby tak zrozumiano było, to jest mały kawałek kefirków. Jak dostajecie coś, co mniej więcej mieści się, jeden klocek mieści się w tej całej łyżeczce, to jest zdecydowanie za duży kawałek kefiru i go trzeba pokroić. I też kroimy go zwykłym metalem, zwykłym takimi naczyniami, nie trzeba obawiać się, nic mu nie będzie. Ten kefir trzeba pokroić właśnie na takie malusieńkie kawałki, po to, żeby właśnie te mikroorganizmy, które znajdują się w środku i te elementy, ten kefiran, będzie dotykał tego mleka. Jeżeli to nie zrobicie, to wasz kefir też będzie niesmaczny, ludzie też będą narzekać i będą chcieli go pić. Więc dwie rzeczy. Mało kefiru używamy na to mleko i konieczne jego kroić. Jeżeli to nie zrobicie, to kefir będzie niesmaczny. No i to jeżeli chodzi o ilość. A teraz do najprostszej rzeczy, tylko jeszcze zanim do niej przejdziemy, też już tam wam zapowiem, bo dzisiaj tylko pokażemy wam, jak wygląda ta pierwsza stadia, kiedy dodajemy te grzybki, a za dzień, za prawdopodobnie 1,5 doby pokażemy, jak wygląda ten moment, kiedy bardzo ważny, kluczowy moment, kiedy trzeba wyciągać te grzybki, bo jak mówiłem, jak przytrzymacie ich za dużo, to kefir będzie niesmaczny. Czyli tu przejdziemy trochę do takiej demonstracji. Mamy tutaj mleko, które kupiliśmy od gospodarza. W naszym przypadku, jak nie macie takiej możliwości, to można kupować ze sklepu, ale to raczej było odrodzone. Naprawdę warto spróbować jakby znaleźć jakiegoś lokalnego gospodarza, który by mógł wam sprzedać to mleko. Wiadomo, że za granicą to może być sprawa ciężka, ale też powiedzmy w Anglii na przykład można to znaleźć. No więc my tu mamy mleko od gospodarza. Chcę wam zademonstrować, jak wygląda, każdy wie, jak mleko wygląda, jego płynność, ale tu pokażę wam to teraz, żeby później porównać to za 1,5 doby, jak będziemy pokazywać, jak to mleko będzie wyglądać później. Więc mamy normalne płynące mleko. Normalne jak woda, tylko że mleko, wiadomo. I teraz do tego dzbana będziemy dodawać grzybki. Tylko ważna rzecz, co trzeba pamiętać, żeby w tym dzbanie, tu jeżeli może poszukam kamerzysta, żeby pokazał, żeby jak to jest wasz dzban, gdzie będziecie pakować te grzybki, żeby on nie był zapełniony po brzegi, bo te grzybki będą aktywne, możecie przypadkiem zamknąć ten dzban i on może wam wybuchnąć, rozlać się i tak dalej. Więc trzeba z niego zlać, nawet ja bym zlał jeszcze trochę więcej. Pokażę mniej więcej, o tyle. To też jest ważne, jak będziemy później w następnych wideach, pokażę, jak to trzeba wymieszać, żeby on był taki, łatwo go było zlewać. Więc zlewamy z tego dzbana i dodajemy te nasze grzybki. Tu jeszcze raz, jak widzicie, 5 litrów dzban, tyle grzybów, więcej nie jest potrzebne. Po prostu rzucamy te grzybki tam do mleka, trochę pomieszamy. Nie trzeba tam przejmować się, żeby tam gdzieś wszędzie trafiło czy coś, wystarczy trochę pomieszać. Te grzybki w pewnym momencie będą u góry, tu na tym tłuszczu, co się nazbiera. Ale to w następnych wideach pokażę wam, że trzeba to wymieszać, inaczej to będzie kłopotliwe. Więc to wszystko, dodajemy ten kefir, te ziarenka do mleka. Jeszcze jedna ważna rzecz, ta butelka musi oddychać. Nie możecie jej zamknąć, powiedzmy tu mamy tą właśnie przykrywkę. Jak zrobimy tak i zamkniemy ją, i nie będzie powietrza, to jest niedobrze. Potrzebujemy coś, najprościej to jakiś ręcznik papierowy czy kawałek piluchy tetrowej, żeby po prostu to przykryć. No, taki wystarczy kawałek sobie odkroić. Przykryć i jakąś gumeczką złapać, żeby po prostu tam nic nie wpadło. Nie? Uważajcie na to, bo to jest nieprzykryte i jak wam
przewali się to, to będzie też bałagan. No i to wszystko, zamykacie to. Teraz ile czekać? Mniej więcej to zależy od temperatury, ale taka pokojowa temperatura, tak powiedzmy około 20 stopni, to jest zupełnie wystarczające, żeby w trakcie półtora doby ten kefir wam przekształci się, czyli to mleko przekształciło się na kefir. Więc postawcie to gdzieś, gdzie jest w miarę ciepło. Wiadomo, zima teraz to nie jest ograniczone możliwości. Żeby było w miarę ciepło, ale też żeby nie było za ciepło. Tam niektórzy ludzie stają to w gorącą wodę i tak dalej, żeby bardzo przyspieszyć, to odradzam. Lepiej niech tam sobie stoi, wegetuje powoli. Więc to jest pierwsza faza. To jak zrobimy to, zrobimy jeszcze jeden program po gdzieś tak między półtora doby, mam nadzieję, bo akurat nam brakuje teraz tutaj kefiru. I zrobimy kolejne wideo, gdzie będę wam pokazywał, co trzeba zrobić teraz z tym kefirem, jak wyciągnąć te grzybki z powrotem, odzyskać. No i tyle. I jeszcze taka mała demonstracja. Też tu mamy butelka gotowego kefiru. Tak to wygląda. On jest wymieszany, więc konsystencja jego będzie dość płynna, ale pokażę wam, że ono jest jednak, będzie trochę różnić się od tego mleka, co mieliśmy na początku. No, jest bardziej gęsty. Tu też widać, jak jest w słoiku. Tak to wygląda. Widać, że to zostaje taki paski, ślady, nie? No, więc tyle ode mnie na dziś. Proszę śledzić mój kanał, tą playlistę. I jeżeli macie jakieś pytanie, to proszę napisać w komentarzach i kontaktować się ze mną, kto ma kontakt. Lub napiszcie do Idź Pod Prąd. No, będziemy w kontakcie. Jak macie jakieś pytanie, to chętnie odpowiem. Do następnego odcinku. Do widzenia. No. To do następnego odcinku. Ja sobie to wypiję kefir z kamerzystą. Do widzenia.